Cześć wam dzisiaj, ja jest wizy wizualnie witam was w grze, która nazywa się Hogwarts Legacy w serii. O załóżmy tym samym tytule, nie wiem, de, jakoś dziwnie poszło. Nie taki był plan na Hogwarts Legacy. Lecimy z tym na streamach, ale ludzie jako że wieści z Hogwarts Legacy szybko się roznoszą i są różne ciekawe rzeczy do powiedzenia, to stwierdziłem, że złożę taki odcinek informacyjny jak mam z Genshin'a albo Czasem z Tower of Fantasy. Również z innych gierek się zdarza, ale zazwyczaj tak się czuję, gadając o Gęszynie. A tutaj będziemy gadali o Hogwarts Legacy, więc co się podziało? Przede wszystkim weźcie pod uwagę, że nie mam insideów Avalanche. To nie jest mi Tutaj nie ma jakichś dziur, do których mógłbym gdzieś tam kogoś gdzieś wyłapać i z czymś mieć kontakt. Tutaj absolutnie we wszystkim opieram się na informacjach, które zostały wygrzebane przez innych. Szaleją w sieci, więc to nie są moje dane. To nie są dane od ludzi, których znam. To nie są dane mi przekazane przez kogokolwiek. To są po prostu rzeczy wygrzebane przez ludzi w internetach, które są bardzo wiarygodne, ale albo bardzo mądre, albo bardzo trafne, więc w tej serii przynajmniej na razie, chyba że ktoś ma rodzinę w Avalanche, to dajcie znać, z chęcią się zapoznam bliżej, chciałbym mieć jakiś insight, bo wygląda na to, że ten insight w przyszłości mógłby mi się bardzo, bardzo, bardzo przydać. Przechodząc po kolei, przede wszystkim, zanim przejdziemy do rzeczy związanych bezpośrednio z tym, co w grze się będzie działo w przyszłości, to powiedzmy parę słów na temat konkursów, które w tym momencie trwają. Linki będziecie mieli na dole w przypiętym komentarzu. Jak polecicie w te linki, to jest dziś ostatni dzień, bo ten odcinek powinien się pojawić w niedzielę i dziś do północy możecie wziąć udział w czterech konkursach, w których do zgarnięcia są różdżki. W każdym jedna. Nie jest jeden konkurs dla wszystkich, jedyne co musicie zrobić to opisać jak wyglądałaby twoja wymarzona różdżka i już bierzesz udział w konkursie. Żadnego, nie wiem, żadnej opłaty za wstępnic w tym stylu. Po prostu wbijacie na Discorda i zostawiacie jeden komentarz i to jest tyle. Są również trzy wersje tego konkursu dla ludzi, którzy już mnie wspierają, więc jeżeli mnie wspieracie w jakiś sposób, to macie dostęp do kanału, gdzie jest też walka o różdżkę. Tam zadania są trzy różne. Dla wszystkich wspierających zadaniem jest wymyślenie jakby wyglądała rozmowa w twojej głowie z tiarą przydziału, żeby cię przydzieliła do tego domu, do którego chcesz. Zadanie dla rycemagów z YouTube'a jest proste. Trzeba wymyślić, jakby wyglądał twój patronus i zostawić taki komentarz. A dla ludzi z Twitcha... Subskrypcje twitchowe. Zadanie również trudne nie jest. Trzeba wymyślić, który kurs lekcji najbardziej chciałbyś, chciałabyś złapać w Hogwarcie i dlaczego akurat ten. Cztery różne konkursy w każdym do zgarnięcia jest po jednej tajemniczej różdżce, Nie wiemy co tam jest przed otworzeniem. To jest jak jajko niespodzianka. Różki są oficjalne od Warner Bros i są związane z filmami nie bezpośrednio z grą z filmami, które były, wiecie. Daniel Radcliffe i cała ta reszta, która grała w filmowych wersjach Potera. No to tyle, konkurs się będzie kończył dziś w nocy, jutro, pojutrze, po pojutrze najpóźniej powinniśmy dać wyniki, kto zgarnął, bo jest sporo zgłoszeń, więc trzeba będzie się przez to przegryźć. Bawcie się dobrze, weźcie udział, jeżeli jeszcze nie wzięliście. Lecimy z rzeczami, które mam dla Was przygotowane na temat Hogwarts Legacy i co będzie na nas czekało w przyszłości, więc wygląda na to, że jednak będą kolejne streamy, w których będzie można zgarnąć płaszcz Merlina. Ze względu na dużą ilość problemów, głównie ze strony Twitcha, niekoniecznie ze strony Avalanche, tylko ze strony Właśnie Twitcha wielu Twitcher nie załapało się na płaszcz Merlina, pomimo tego, że byli na tych streamach, oglądali to, nie złapało im wyników. Co oznacza, że Avalanche stanął na wysokości zadania i ludzie stamtąd powiedzieli, że będą jeszcze drobne streamy dla spóźniarskich, dla tych, którym się nie udało, dla tych, dla których to było zbagowane, specjalnie dla nich zrobią. Co więcej, szaleją drobne ploty, że płaszcz Merlina nie jest jedynym gadżetem do zgarnięcia, który się w przyszłości będzie pojawiał, bo tak się to wszystkim spodobało, tak bardzo pozytywny jest odzew, że w przyszłości, szczególnie przed nowymi rzeczami, które mogłyby się pojawić albo przy okazji takich momentów jak Halloween, Święta Bożego Narodzenia, czy coś w tym stylu, będą również transmisje, na których będą wyjątkowe rzeczy do złapania związane z tamtym okresem. To są na razie spekulacje, niczym za bardzo niepoparte, poza tym, że parę osób, które niby siedzi w temacie, rzuca w internet takie informacje. Nie mam żadnego insajdu, więc nie jestem w stanie nawet podać prawdopodobieństwa, ale wygląda to sensownie, bo sam bym tak zrobił, gdybym mógł, więc to z mojej strony. Oprócz tego, na chwilę obecną są ogromne problemy z performance na PC -cie. dla niektórych ta gra działa całkiem ok, bardzo płynnie dla innych jest masakra. W moim wypadku ten komputer jest dużo mocniejszy niż sugerowane, co oznacza, że powinienem móc odpalić wszystko na ultra i móc streamować, zbijając ustawienia bardzo mocno w dół. Mamy sytuację taką, że gra ledwo trzyma 60 klatek i w momencie wejścia w walkę zaczyna się totalna saka. Zresztą możliwe, że to w tle widzicie, bo specjalnie żeby było coś w tle, założę nową postać i pobiegam chwilę i będzie to wykorzystywane tylko w celu właśnie dodatkowych nagrań Spottera, nie będę tam Chodził fabuły, fabuły, wszystko będziecie mieli na streamach. Więc wygląda na to, że już w najbliższy wtorek, 14 lutego, powinien się pojawić patch. Nie mamy jeszcze dokładnie godziny, jest to data przybliżona. Powinno to być we wtorek, nie musi to być we wtorek. W tym patchu znajdzie się mnóstwo poprawek. Priorytetem są problemy z FPS-ami. Jeżeli gra u kogoś powinna chodzić dobrze, to ta aktualizacja powinna sprawić, że faktycznie dobrze będzie chodzić. Czyli do wtorku musimy się przemęczyć, będziemy kombinowali, ale we wtorek mam nadzieję, że najbardziej rażące problemy zostaną naprawione. Niektóre Walki trudno ogarnąć przy tym co się dzieje. Oprócz tego będą bugfixy innych problemów, które zostały znalezione, więc tego powinno być dużo, między innymi gubionego giru. Niektórzy gracze meldują, że są problemy ze sprzętem, który podnoszą i go nie mają w plecaku albo mieli go w plecaku, a potem zaglądając nie mogą go znaleźć. Nie wiem jak bardzo prominentny problem to jest. Wygląda na to, że sporo osób melduje, że miało z tym problem na tyle, że jest informacja, że gubiony gir powinien być naprawiony już we wtorek 14 lutego. Oprócz tego jest. Rzecz najmniej problematyczna z tej całej wyliczanki, czyli nie nabijające się achievementy. Achievementy są rozpoznawane przez grę, one są tak jakby łapane, ale nie wyświetla się i nie pojawiają się na profilu Steam'a czy na profilu Epica. Co oznacza, że wszystkie achievementy, które złapaliście, ale nie macie informacji o tym, że są one złapane, powinny aktywować się już we wtorek 14 i wszystkie późniejsze achievementy też powinny się normalnie łapać. Z tego co rozumiem, złapałem kilka achievementów i chyba jednego mi brakuje, który był obowiązkowy do złapania po drodze, ale się nie złapał, więc to. To powinno mi doskoczyć już po kolejnej aktualizacji. Przy czym warto zaznaczyć, że bagę z pełnym miejscem nie zostanie naprawiony. Już wam mówię o co chodzi. Otwierając te lepsze skrzynki, złote skrzynki, można w nich znaleźć fajne przedmioty, skiny i różne gadżety. Rzeczy, które mają skiny, unikalne skiny, fajne gadżety, których nie da się złapać tak lekką ręką, czyli albo tu je złapiecie, albo nie złapiecie ich wcale. I jeżeli macie pełny plecak, to teoretycznie ta skrzynka powinna albo zostać nieotwarta, albo przynajmniej sam skin przypisać się do konta. Tak się nie dzieje. Jest to bug i jest to bug, który według informacji, które wygrzebałem, nie zostanie naprawiony z najbliższą aktualizacją. Jest to coś, co jest troszkę bardziej skomplikowane i zostało odsunięte w drodze do przyszłej aktualizacji, czyli najprawdopodobniej w następnej aktualizacji po 14 lutym to jest jeden z priorytetów, które będą mieli. Przy okazji jest też kilka rzeczy, które są w drodze jeżeli chodzi o zmiany więc wygląda na to, że będą sety transmogów te rzeczy, które zmieniamy wyglądy transmogryfikacje czy jakoś tak to się nazywało w serii Diablo, więc będę korzystał z tego określenia transmogi, bo jestem do niego przyzwyczajony Odgrania z Nemeczkiem i zresztą ekipy w Diablo, więc będą zapisywalne sety transmogów, że będziemy mogli sobie ustawić co i jak ma wyglądać i będziemy mogli to włączyć wyłączyć i będą różne zmienialne co oznacza, że jak zakładamy nową czapkę to nie wyłącza się automatycznie transmog tylko dalej będzie działał, bo mamy cały set aktywny. Będzie też można pojedynczo po staremu to robić, czyli będzie się wyłączało samo z siebie. Co więcej, z tego co rozumiem, w drodze też jest lokowanie przedmiotów tak, żeby nie dało się ich sprzedać ani rozwalić i to też nie będzie w nadchodzącym patchu we wtorek 14 lutego. Jest to rzecz, która powinna się pojawić w troszkę dalszej przyszłości, bo jest to temat mocno podnoszony przez fanów, przez graczy i twórcy zauważyli, że to by było fajne i jest to na ich liście do zrobienia. Tudu, 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 tudu. Dobra, nieważne. Oprócz tego macie to, co prawdopodobnie jest tytułem dzisiejszego odcinka, co by nie powiedzieć lekkim clickbaitem, czyli czy DLC jest w drodze. Można śmiało powiedzieć, że jest to bardzo prawdopodobne ze względu na sukces, jaki odniosła ta gra. Dodatek najprawdopodobniej jest w drodze, tak samo jak kontynuacja i kilka innych rzeczy, o których powiemy w nadchodzących odcinkach. Co w tym DLC się znajdzie? Prawdopodobnie coś dużego, kawałek, fabuły, jakieś nowe lokacje, nowe zony, nowe miejsca, nowe stroje, nowe wszystko, nowe no, może nawet nowe zaklęcia, nie wiem, zobaczymy. Ale na chwilę obecną jest drobna sugestia, że coś już jest bardzo w drodze, coś raczej drobnego. Jest też w bazowej grze mechanika na to, żeby DLC i różne addony, dodatki mogły być, a wręcz jest to mile widziane. Bo jeżeli jesteście w menu głównym i przeglądacie dostępne rzeczy, jakie macie, to otwiera się specjalne menu, w którym pokazuje, że jest tam edycja Deluxe do wyboru, jaką macie, no to ona jest ten. I są strzałeczki: kliknij, żeby przesunąć do następnego przedmiotu w tej zakładce, tam nie ma nic innego, więc to się nie wyświetla, czy macie nie, macie edycji Deluxe tylko, czy macie edycję Deluxe i cokolwiek innego, co tam jeszcze ma zostać dodane. Ten mechanizm został zbudowany tak, jakby tam miało być coś więcej. Nie oznacza to oczywiście, że DLC będzie i to będzie rozbudowane, nie wiadomo jak bardzo, ale to menu było robione z myślą, że coś więcej tam będzie, co oznacza, że twórcy taką ewentualność brali pod uwagę. Oczywiście zakodowanie tego i zrobienie tego, żeby to się przesuwało nie jest dużym problemem, więc może po prostu zrobili to na szybko, bo tak było łatwiej i Anusz nam się przyda, Anusz nie. Co wciąż nas prowadzi do tego samego stwierdzenia. Hogwart Legacy sprzedaje się tak fantastycznie dobrze, że dziwne by było, gdyby nie było żadnych dodatków w drodze, nie było zaplanowanych i nie rozpoczęto nad nimi już ostrej produkcji. Z tego co rozumiem, w tego typu firmach są różne ekipy pracujące nad różnymi rzeczami, więc naprawianie błędów i dostosowywanie tej gry, która wyszła do tego, żeby gracze byli bardziej zadowoleni, wyczyszczenie tych wszystkich problemów z FPS-ami i tak, dalej, i tak dalej, to jest coś, co robią inni ludzie niż ci, którzy projektują mapy, robią motion capture i tak długo jak błąd niezwiązany z motion capture, to ekipa odrobienia animacji. Nie ma wpływu na to, co się robi przy naprawianiu błędów. Zazwyczaj to są bardzo niepowiązane ze sobą rzeczy, co oznacza, że 80% ekipy z Avalanche może pracować nad dodatkiem już w tym momencie, a ci, co naprawiają błędy i przygotowują patcze, kolejne nadchodzące aktualizacje w żaden sposób ich nie spowalniają ani nie wpływają na ich pracę. To jest bardzo logiczne, więc to jest coś, czego bym się spodziewał, ale to jest tylko na logikę. Nie mamy potwierdzenia, że tak jest. Chodzą mocne spekulacje i chodzą mocne ploty, że większe DLC Fabularne jest w drodze, jednak jednak to są tylko ploty. Jest też jedna rzecz, a właściwie dwie rzeczy, które sugerują, że jakieś DLC raczej drobne mogłyby się pojawić, bo jeżeli poprzeglądacie informacje na Steamie, to są dwa zablokowane miejsca dla DLC. Z Hogwarts Legacy, co oznacza, że to może być coś większego, jakaś przygoda, albo coś mniejszego, takiego jak kostium albo mount, który będzie się dało osobno kupić na Steamie. Z Epika tego typu dane nie wyciekły. Jeżeli chodzi o Steam, mamy informację, że dwie dodatkowe rzeczy są zablokowane specjalnie dla Hogwarts Legacy. Może to być zablokowane przez przypadek, może to być coś, nad czym pracowali, a finalnie doskoczyło już do którejś edycji istniejącej, więc jest to pozostałość, wiecie, Legacy Bug w Hogwarts Legacy, ale istnieje też duża szansa, że za niedługo pojawi się jakiś czy jakieś specjalne rzeczy związane z dopiero nadchodzącymi rzeczami, o których nie wiemy, więc bardzo możliwe, że jakiś kostium, bardzo możliwe, że jakiś małcik, bardzo możliwe, że jakiś npc, czy cokolwiek bardziej wizualnego takiego do dodania. Bardzo nie wydaje mi się, żeby to już miała być nowa przygoda, nowy jakiś quest, czy coś nowego rozbudowanego. Może zestaw nowych fryzur, nowych twarzy. Gracze bardzo lubią kostumizację, więc stąd też stawiałbym, że to będzie związane z wyglądem. To jest ludziska tyle na dzisiaj. Więcej jest w drodze. Powiem wam, że kolejny odcinek z Potera jest w drodze, już się scenariusz składa, mniej lub bardziej, więc tyle. Tyle miałem siedzieć i nagrywać demówki, które w tym momencie są do grania na tymi, ale powiedzmy sobie szczerze, ja w tym momencie żyję Hogwartem i mało co poza Hogwartem mnie interesuje. Może jeszcze genshin, ale cała reszta rzeczy jest tak przelatująca nad moją głową. <laughs> Miłego dnia, dobrego jedzonka Niech potężna magia będzie z Wami. Do następnego. I hej! <laughs> A teraz powiedzcie mi, co myślicie o takim formacie nagrywek z Hogwarts Legacy, bo trolololo.